Doszedłem do przedmostia Warszawy. Znajduję się przy jednym z punktów oporu o nazwie Wesoła. To schron wybudowany przez Niemców w latach 1940-41. No, dziś jest on już mocno zniszczony. Schron dla karabinu maszynowego do ognia bocznego typu Regelbau 514. W Warszawie, wokół Warszawy jest takich sporo. Obok znajduje się tablica informacyjna, gdzie można poczytać o tym schronie. Spróbuję obejrzeć tenże schron. Dziś prawdopodobnie tylko jeden. Schronu i na schronie są puszki, a więc naszych nigdzie nie brakuje. W końcu chłopaki też muszą mieć miejsce dogodne do wypicia jakiegoś browaru. O, tu schron jest bardzo ładnie utrzymany. Zupełnie nieciekawie. Obok przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia. Punkt oporu Wesoła. W przedmoście
Warszawy. Jak zwykle przy takich obiektach rozbitych szkieł i innych śmieci nie powinno brakować, no i nie brakuje. Przez ten otwór z drugiej strony zewnętrznej przed chwilą zaglądałem, a teraz jestem wewnątrz schronu. Macieki wapienne już są. W końcu 41 roku wiele lat upłynęło. Tu są macieki nawet na jakimś kawałku chyba kabla. Ładnie to wygląda. W miejscu wilgotnym są ślimaki na betonie. Kolejna para ślimacza. Wcale się nie ślimaczą, po prostu stoją w jednym miejscu. Czuć tu wilgoć, dlatego są ślimaki. Pojedyncze roślinki rosną już na elementach bunkra, schronu. Regelbau 514. A obok jest pełno kwitnącej na żółto roślinności. No i schron ten został budowany w 1941 roku, wiosną, typ odporności B, ciągły ostrzał pociskami kalibru 220 mm, a pojedynczym pociskiem 280 mm. Grubość stropu i ścian zewnętrznych 2 metry, grubość ścian wewnętrznych 0,8 metra, wymiary 8,6 na 9,9 metra, wysokość 4,9. Załoga to 6 osób. Uzbrojeniem tego schronu był karabin maszynowy MG-34 oraz broń ręczna. Fajny schron.